Który sprawia zbycia działki 15/112 przy ulicy. Prawda, proszę, referuję Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca. A przepraszam, bo ja nie patrzyłem na Panią, nie wiem, że Pani. Proszę Państwa, to jest też Pana, mówimy w cudzysłowie, sprawa odnośnie zbycia działki położonej przy ulicy Brandla w Krakowie. Myśmy dali pierwotnie z uwagi na to, że był opracowany projekt PZP obszaru płaszczowy Rybnikiel, ale jeszcze nie obowiązywało. Chodziło o ustalenie linii rozgraniczających dróg komunikacji i przeznaczenia działki. W związku z tym akurat jest na skrzyżowaniu ulicy Brandla i z rozmowy telefonicznej, ponieważ myśmy nie mogli polegać na tylko wyjście z miejscowego planu już obowiązującego obecnie, ponieważ była rozbieżność numeracji działek i właściwie na skalę EDA. W związku z tym Wydział Skarbu przesłał nam wstępny projekt podziału gruntu. I sprawa była możliwa do pozytywnego zaopiniowania. W związku z tym musieliśmy uchylić w paragrafie pierwszym całość uchwały, która była negatywna. Natomiast w paragrafie drugim zaopiniowaliśmy pozytywnie zbycie działki na podstawie właśnie wstępnego projektu podziału geodezyjnego oraz polegający na tym, że z działki 515/112 wydzielono według wstępnego projektu działkę oznaczoną jako działka numer 15/112B o powierzchni 00466 hektara, którą przeznacza się do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Wstępny projekt podziału geodezyjnego uwzględnia zapisy obowiązującego NPZP obszaru zgłaszania. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem uchwały nr 6? Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się za, że przyjął uchwałę do druku nr 6.